są wszyscy? Masz chwilkę? Chcę tylko pogadać. Jak ojciec ojcem. Skoro o tym mowa, nieźle się zdziwiłem, kiedy Atreus pojawił się na moim progu. Nic mu nie grozi, tak nawiasem. I tak już raczej pozostanie, o ile będę mógł powrócić do Asgardu w miarę niedługo. Poza tym nasz przyjaciel ma jeszcze sporo życia przed sobą. Nie sądzę. Możesz już iść. Bądź grzeczny. Nowa włócznia. Nie przepadam za Brokiem, ale nie można odmówić mu talentu. Chciałeś pomówić? Mów. Wcale nie chcesz wojny. Prawda, Kratosie? Cała ta krew na twoich rękach, na rękach chłopaka. Pragnę pokoju tak samo jak ty. Moglibyśmy zaprowadzić go razem. On kłamie. Wiem. Ten nasz chłopak jest taki, jak myślałem. Bardzo mądry. Dobry. Na pewno jest twój? Żartuję. Powinieneś być dumny. Naprawdę. Jest kluczem do zaprowadzenia pokoju w światach. Tylko on wyzwoli nas spod jarzma przeznaczenia. Mój syn nie jest kluczem. Serio? W twojej ojczyźnie nie znają przenośni? A raczej nie znali? Przepraszam, no to nie w porządku. Wiem, że nie jesteś już bogiem, którym byłeś. I teraz masz szansę to udowodnić. Oddaj mi syna. Albo poznasz tego boga, którym byłem. Właściwie, jakim bogiem byłeś, Kratosie? Jakie ty masz pojęcie o byciu bogiem? Czy w ciągu twojego życia ktoś kiedykolwiek cię czcił? Albo modlił się do ciebie? Możesz sobie wyobrazić tego rodzaju miłość? Nie! Ty masz śmiertelnych gdzieś. Obchodzi cię wyłącznie własna osoba. Tylko ten potwór, który zabija bez powodu. Boisz się tego, czego nigdy nie zrozumiesz. Naprawdę tak cię dziwi, że twój syn wcale się nie śpieszy, żeby wrócić? Nie słuchaj go, bracie. Próbuję namieszać ci w głowie. Wyniosły łajdak. Miał czelność cię tu pokazać. Przynajmniej dopiekłeś mu tak mocno, jak on tobie.